Cześć, z tej strony Karolina i przychodzę dzisiaj do Was z filmem, do którego inspiracją był film Gabrysi, który pojawił się na kanale Winidia. Podlinkuję Wam go oczywiście na dole. I jest to właściwie książkowy alfabet, czyli polecenia na wszystkie literki alfabetu. Tak, czyli mamy na przykład literkę B i mamy polecenie książki, która właśnie w tytule, pierwszą literą tytułu jest litera B. Wiadomo, ominęłam X i nie udało mi się znaleźć żadnej książki na literę E. Reszta literek została przeze mnie przygotowana i właśnie te polecenia leżą przede mną w zeszycie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i dajcie mi znać, czy macie może jakieś książki, tytuły książek właśnie na literę E, które polecacie, i polećcie mi książkę na literę K albo na literę T. Jestem bardzo ciekawa Waszych poleceń i zaczynamy od A. I tutaj mam kilka tytułów. Zaczniemy od tych tytułów po polsku. Mam książkę Anonimowi Heretycy, mój patronat zresztą. Ja ją czytałam już po angielsku 2 lata temu albo rok temu i naprawdę bardzo mi się podobała. Jest to książka, w której chłopak, który jest ateistą, w nic nie wierzy, przychodzi do szkoły, rodzice zapisują go do szkoły, do liceum bardzo katolickiego, i on musi zmierzyć się z tym, czy tak naprawdę sam jest tolerancyjny. Po polsku mamy też reportaż A co byście myślały? To są reportaże z mazowieckich wsi, gdzie dwie reporterki jeżdżą właśnie po tych mazowieckich wsiach i troszkę przepatrują swoje stereotypy i swoje założenia na temat właśnie kobiet ze wsi. Mam też do polecenia książkę Ad Astra, czyli druga część historii zaczętej w Suprozie. To są książki polskiej autorki, bardzo, bardzo, bardzo Wam je polecam i link do nich zostawię też na dole. I mam książkę A Kind of Spark. Jest to historia dziejąca się w Szkocji, gdzie naszą główną bohaterką jest dziewczynka w spektrum autyzmu, dzięki czemu my możemy poznać troszkę bliżej w ogóle, jak działają takie osoby. Oczywiście to nie będzie reprezentacja właściwa dla każdego, no bo spektrum dlatego jest spektrum, że każda osoba inaczej to wszystko przeżywa, ale myślę, że warto czytać o osobach neuroróżnorodnych. Na literkę B nie mogłoby tu zabraknąć Ballady Ptaków i Węży, czyli prequela do Igrzysk Śmierci, który dzieje się 60 lat przed Igrzyskami Śmierci, kiedy Jon Snow... To montująca ja... Jakiego to Jona Snowa? To ja nie wiem, ale myślę, że ten Jon Snow wziął mi się dlatego, że właśnie zaczęliśmy oglądać ponownie Gry o Tron. No. Prezydenta Snowa, nie Jona Snowa. Jest mentorem jednej z dziewczyn, jednej z trybutek i możemy poznać troszkę lepiej tego bohatera, być może poznać jego motywację, dlaczego jest takim prezydentem, jakim jest, co się wydarzyło, co go ukształtowało. Naprawdę bardzo mi się ta książka podobała. Kolejna litera to litera C, czyli Czerwona Baśń. Wspaniała historia, debiutancka powieść Wiktorii Korzeniewskiej. I Czerwona Baśń jest rzeczywiście bardzo baśniowa, tak klasycznie baśniowa, to znaczy tam nie dzieją się rzeczy, które są jednorożcami i motylkami i tęczą. Tam jest mrocznie, tam jest tajemniczo i momentami bardzo brutalnie. Mamy tutaj dwie główne bohaterki, których losy gdzieś się być może splotą. Na literę D mam Dziewczyny Znikąd. Bardzo feministyczna powieść z bardzo różnorodnym składem naszych bohaterek. Nie są to dziewczyny idealne. Są to również dziewczyny, które zanim osiągną tą solidarność, bardzo często ze sobą konkurują. Bardzo często mają tam jakieś między sobą sprzeczki. Również nie są to takie bohaterki, które nie mają nic za uszami. One się uczą, one się rozwijają i to jest naprawdę świetne. I mówię tu zarówno o naszych głównych bohaterkach, jak i o pozostałych, które przewijają się na kartach tej powieści. I mam też 27 śmierci Tobiego Obeda. Fantastyczny reportaż Joanny Gierak-Onoszko o Kanadzie i o tym, jak w Kanadzie panowała zmowa milczenia dotycząca
przemocy wobec pierwszych narodów, które właśnie zamieszkiwały Kanadę, jak te dzieci zostały pozbawiane swojego języka, swojej kultury, wierzeń, coś bardzo wstrząsającego. Ominęliśmy E, więc na F mamy oczywiście Felix Ever After. To jest historia transpłciowego chłopaka, który chce przeżyć po prostu swoje życie i być szczęśliwą osobą, chce znaleźć miłość. To jest, wiecie, taki klasyczny przykład nastolatka, ale oprócz tego zmaga się z dużym hejtem. Na początku książki Felix jest ofiarą deadnamingu, czyli takiej sytuacji, kiedy osoba transpłciowa jest nazywana swoim starym imieniem, którego już nie używa, z którym się w żaden sposób nie utożsamia. Oprócz tego Felix dostaje bardzo hejterskie komentarze od anonimowej osoby. Na G myślę, że to nie jest zaskoczeniem, gdyby ocean nosił twoje imię. Jeśli oglądacie mnie od jakiegoś czasu, wiecie, że ta książka jest moim ulubieńcem i najprawdopodobniej na zawsze nim pozostanie. Na H mamy coś lekkiego i przyjemnego, czyli Heartstopper Alice Osman. Jest to seria komiksów o dwóch chłopakach, którzy najpierw się przyjaźnią, a później w sobie zakochują. Teraz chyba są już 4 tomy, ja przeczytałam dopiero 2, ale kolejne przeczytam na 100%. Na I mamy książkę I'll Be The One, czyli historię dziewczyny, która jest bohaterką grubszą, jest biseksualna i ma pochodzenie koreańskie. Jej matka jest Koreanką, ojciec chyba pochodzi z Ameryki, ale tutaj nie mam 100% pewności, więc nie chcę nikogo zmylić. I dziewczyna jest bardzo utalentowana, zarówno jeśli chodzi o śpiewanie, jak i o taniec. I bierze udział w takim programie, coś w stylu X-Faktora, gdzie właśnie ma zostać wyłoniona kolejna gwiazda K-popu. Dziewczyna, oprócz tego, że musi zmierzyć się z pozostałymi uczestnikami, ma też bardzo trudną relację ze swoją matką. Matką, która, można powiedzieć, wstydzi się swojej córki, która mówi: okej, Sky, to ty po prostu sobie pośpiewaj, ale raczej nie tańcz, bo jesteś osobą grubszą i no nie powinnaś nas i naszego honoru rodzinnego tak narażać, naszego dobrego imienia. Więc to jest naprawdę historia o tym, jak być sobą w 100%. Sky jest pewna siebie, ona uwielbia swoje ciało, doskonale się w nim czuje i po prostu chce być sobą, chce być szczęśliwa. I to jest naprawdę bardzo silna i świetna bohaterka. Na literę J mamy reportaż Jakbyś kamień jadła Tochmana. Jest to historia o kobietach po wojnie w Bośni i Hercegowinie. To są często kobiety, które zostawały wdowami, którym wojna i wróg zabrał całą rodzinę. Jest to reportaż na pewno niełatwy, ale warty poznania. Na L mam 3 polecenia, bardzo różnogatunkowe. Mam powieść graficzną, Lżejsza od swojego cienia. Jest to historia anorektyczki, pisana przez autorkę, która właśnie z tymi zaburzeniami się zmagała. Później mamy Loveless Alice Osman, kolejne polecenie od Alice Osman w tym odcinku. I myślę, że to będzie ulubieniec tego roku, historia o dziewczynie, która odkrywa swoją aromantyczność i aseksualność, napisana prostym angielskim, więc myślę, że śmiało możecie po nią sięgnąć. I na L, no nie mogłoby tu zabraknąć Listów Maresi, które czytałam w tym roku, robiłam reread w tym roku, bo po premierze w tamtym od razu po nią sięgnęłam i przeczytałam pełna emocji i mam ochotę sięgnąć po nią jeszcze raz. Listy Maresi to jest kontynuacja historii zawartej w Maresi i jest to coś, co jest naprawdę przepiękne, bardzo wzruszające i pełne emocji. Na M kontynuujemy z Maresi, ale ani jednego słowa wam tu więcej nie powiem, bo na pewno macie mnie dość, mnie mówiącej o Maresi. I mamy też Mausa, genialną powieść graficzną, która zresztą dostała Pulitzera. Maus to jest historia relacji ojca z synem, ojca, który przeżył Holokaust i syna, który przejął traumę po wydarzeniach, w których nigdy nie uczestniczył. Na N mamy Na Ondel, czyli z jednej strony drugi tom w tej serii Kronik Czerwonego Klasztoru, ale to są wydarzenia, które działy się na wiele lat przed tym, jak Maresi przyjechała do Czerwonego Klasztoru, bo jest to historia sióstr założycielek tego miejsca. Bardzo wzruszająca, bardzo brutalna. To zdecydowanie nie jest coś,
takiego, znaczy Maresi i tak była dosyć brutalna momentami, to w Naondel tej brutalności jest jeszcze więcej. Na O mamy już klasyk, czyli Opowieść podręcznej Margaret Atwood, ale mam też książkę Louise O'Neill, Only Ever Yours. Jest to historia o świecie, w którym dziewczynki nie rodzą się już naturalnie i są trochę produktem, który przez pierwsze lata życia, znaczy przez ten cały okres nastoletności, przebywają w takim ośrodku i tam uczą się, jak być dobrymi żonami, jak być dobrymi kobietami dla swojego męża, jak mu usługiwać, jak mu sprawiać przyjemność. Bardzo mocne, momentami dobijające, ale myślę, że wielu czytelników wyniesie z tej książki różne przemyślenia. Na P mamy Paxa, czyli wspaniałą historię o przyjaźni chłopca i lisa podczas wojny, ale też Paraszut. Historię bardzo dotykającą czytelnika, ponieważ opowiada jakby głównym motywem, główną problematyką poruszaną jest tutaj molestowanie seksualne, a także gwałt i ogólnie kultura gwałtu. Bardzo, bardzo Wam polecam. Jest to jedna z lepszych młodzieżówek, które przeczytałam w tym roku. Na R mam trzy tytuły. Przede wszystkim Astrid Lindgren i jej Ronia, Córka zbójnika, jedna z moich ukochanych książek całego życia. Mamy też przezabawną Red, White and Royal Blue i dobijającą Ruru. Jest to zbiór opowiadań, który czytałam ostatnio i ja zazwyczaj staram się do takich zbiorczych poleceń jakichś ulubieńców nie wstawiać raczej książek, które przeczytałam na przykład tydzień temu, a tak było z Ruru. Ale wiecie co, to jest tego typu książka, że im dłużej, jakby im więcej czasu mija od jej przeczytania, tym ja w stosunku do niej mam cieplejsze uczucia. Skończyłam, wiedziałam, że mi się podobała, wiedziałam, że to jest dobry zbiór opowiadań, ale teraz wydaje mi się, że zrobiła na mnie większe wrażenie niż początkowo się spodziewałam, bo ciągle o niej pamiętam, ciągle wracam myślami do jej fragmentów. To jest naprawdę bardzo dobry zbiór opowiadań i teraz zaczęłam chcieć czytać opowiadania, czyli formę, która zazwyczaj nie jest taką moją docelową. Na S mamy Sadie, młodzieżówka z wątkiem kryminalnym, której poświęciłam osobny odcinek, więc do niego Was odeślę. Na T mamy The Poet X i The House in the Cerulean Sea. The Poet X to jest historia, jakby książka napisana przez Elizabeth Acevedo w formie wersów, czyli nie mamy tutaj klasycznej narracji. Poznajemy naszą główną bohaterkę, która uwielbia pisać, która ma bardzo ciężką relację ze swoją matką i jest też na etapie dorastania, kiedy jej ciało coraz częściej traktowane jest jak przedmiot. I The House in the Cerulean Sea, Boże! Ja mam ochotę w tym momencie zrobić jej reread. Ja ją czytałam w sierpniu, tak mi się wydaje, że to był sierpień, ale mam ochotę przeżyć ją jeszcze raz i też mam wrażenie, że za mało o niej Wam mówię, ale nie chcę Was do niej zrazić, po prostu wiedzcie, że ją bardzo, bardzo polecam. Na U mamy Uwolnioną, czyli historię dziewczyny, mormonki, której edukacja zmieniła, ale też może uratowała życie, i Ukochane równanie profesora, czyli maleństwo, które wzbudziło we mnie takie emocje, które bardzo rzadko czuję podczas czytania. To było z jednej strony zaniepokojenie, z drugiej strony czułam takie rozlewające się we mnie ciepło. Jeśli szukacie czegoś innego w literaturze, czegoś, o czym być może nie czytaliście jeszcze nigdy, to Ukochane równanie profesora bardzo Wam polecam. Na W mam With the Fire on High, książkę, o której chyba tyle mówiłam, że nie muszę się powtarzać. W każdym razie została ona teraz wydana po polsku pod tytułem Na ostrym ogniu i razem z Olą robiłam porównanie tłumaczeń. Film jest na Oli kanale, ale zostawię Wam do niego link. Jest to historia nastoletniej matki, która kocha gotować. I mam też Wielką samotność Christine Hanna. To jest książka, którą właśnie czytałam z polecenia Oli, książkowego flika. I pamiętam, że po jej przeczytaniu byłam totalnie rozbita, w przeciwieństwie do słowika, który akurat mi się nie podobał. Na Y mam Już od Simi in Crown. Historia dziewczyny, która wychowuje się ze swoimi dziadkami po tym, jak zmarła jej mama. Dziewczyna ma jeden cel, zdobyć stypendium, żeby dostać się na wymarzone studia medyczne. W tym celu miała jakby mieć to stypendium, ze względu na to, że gra w orkiestrze, to miało jej dać tą przejściówkę i możliwości, natomiast okazuje się, że ona tego stypendium nie dostanie, a przez to nie będzie miała funduszy, żeby dostać się na wymarzone studia. Ale pojawia się szansa. Szansą jest wygranie
tego konkursu na Królową Balu, Królową Studniówki, ponieważ taka osoba dostaje właśnie stypendium opłacające studia. I nasza bohaterka, która tak naprawdę no nigdy nie była jakoś szczególnie pewna siebie, nigdy nie była duszą towarzystwa, musi o tą rolę zawalczyć. I ostatnie polecenie na Z mamy z Nahora, który został oczywiście zekranizowany. Myślę, że wszyscy z Nahora oglądali co najmniej 100 razy. Ja czytałam, nie wiem, czy ja oglądałam w całości film, wydaje mi się, że nie, ale książka porwała mnie absolutnie. Czytałam ją podczas sesji, nie mogłam się zupełnie oderwać i to było naprawdę coś. Pamiętam, że to był chyba mój ulubieniec w 2018 albo 2017 roku. I mamy też Z miłości to współczuję, czyli reportaże z Omanu, o których wielokrotnie Wam tutaj już wspominałam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że taki przegląd moich ulubieńców i poleceń sprawi, że zainspiruje Was do przeczytania którejś z nich. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!